Witajcie na kanale wideotesty.pl. Z tej strony Paweł i zapraszam Was dzisiaj na prezentację gry Deluxe Ski Jump 4 wersji 1.5.1. Jest to najnowsza odsłona skoków narciarskich stworzonych przez fińskiego programistę Jussi Koskelle. W Polsce cała seria jest niezwykle popularna ze względu na zwycięstwo Adama Młysza w 49. turnieju 4 skoczni. Wtedy powstała druga część tej gry. Ja także ją grałem i muszę Wam powiedzieć, że już wtedy były to naprawdę genialne skoki narciarskie. Dzisiaj przyjrzymy się czwartej wersji, czyli najnowszej, w której zastosowano wiele zmian. Gra została bardziej rozbudowana oraz dopracowana. I także zobaczymy, czy w wersji 4 można powiedzieć, że to jest najlepszy symulator skoków narciarskich na komputer. Przejdźmy do Pucharu Świata. Tutaj możemy dostosować swoich zawodników. Ja dla potrzeb tego materiału stworzyłem kolegów z redakcji. Mamy tak więc Dawida, Marcina, Mateusza. Jeżeli wejdziemy w danego zawodnika, możemy zmienić mu imię i nazwisko, wpisać kraj. Taka ciekawostka, jeżeli wpiszemy tutaj Pol, to otrzymamy flagę Polski. Ja jednak to zmienię na wideotesty. Gracz, tutaj możemy dostosować, czy to ma być zawodnik, którym możemy skakać, czyli możemy nim oddawać skoki, czy to ma być postać prowadzona przez komputer. W tym miejscu możemy sobie zmienić kolor kasku, gogli, kołnierza, rękawic i tak dalej, i tak dalej. Jednak ciekawą funkcją jest dobieranie losowe. Jeżeli tak naciśniemy, nasz bohater zmienia się kolorystycznie. I muszę Wam powiedzieć, że ta funkcja działa naprawdę bardzo dobrze. Nie musimy tak żmudnie dostosowywać każdej z poszczególnych elementów według naszych potrzeb, tylko nacisnąć losowo i praktycznie coś znajdziemy dla siebie. Oczywiście pozostali zawodnicy są sterowani przez komputer. Skoczni nie mamy zbyt dużo w tej wersji, jednak autor cały czas aktualizuje czwórkę, dodając nowe obiekty. Warto tutaj zauważyć, że są to realistyczne skocznie, tak więc mamy tutaj nazwy oraz ich rozmiar. W wcześniejszych wersjach były one nieprawdziwe, obiekty były nieistniejące, futurystyczne. Tak więc już tutaj mamy tak jakby malutką cegiełkę do realizmu. Wybierzmy sobie jakąś skocznię. Ja jednak proponuję Zakopane HS-134, czyli jest to Wielka Krokiew. Mamy to także jeszcze Wisłę oraz Zakopane HS-94. Wybierzmy sobie Zakopane i przejdźmy do Pucharu Świata. Mamy tu listę startową naszych zawodników. Ja będę skakał jako drugi. Ciekawą rzeczą jest także rozbudowane statystyki, które możemy sobie przeczytać na temat każdej ze skoczni. Mamy tu w prawym dolnym rogu także informacje na temat, ile udało mi się skoczyć najdalej oraz ile wynosi rekord globalny, czyli rekord świata. Kontynuujmy. Marcin skoczył na odległość 127 metrów i 91 cm. Teraz będę skakał ja. Mamy tu taką kamerę, jednak ja preferuję F2, taki widok. Naciskamy prawy przycisk myszy, żeby odbić się od belki. Następnie pod koniec progu musimy nacisnąć dwa przyciski myszy. Sterujemy w locie myszką góra w dół. I następnie lądujemy lewym bądź prawym przyciskiem myszy. Jeżeli chcemy lądować telemarkiem, wtedy otrzymamy większe noty za styl, bądź dwa przyciski naraz, lądujemy wtedy na dwie nogi. Ja uzyskałem odległość 122 metrów. Zobaczymy, jak wypadnie reszta. Aktualnie zajmuje trzecie miejsce. I rozpoczynamy konkurs, bo wcześniej to były jakby kwalifikacje. Jeżeli chodzi o zmiany, to już można zauważyć na pewno trójwymiarową grafikę.
jednak niecała tutaj oprawa graficzna została zastosowana w tej technologii. Mamy także obiekty 2D, jak na przykład świerki czy kibice. Fizyka została bardzo rozbudowana, już w ogóle nie przypomina tej wersji drugiej, gdzie realizm był dość niski. Tutaj w locie nasz zawodnik zachowuje się zupełnie inaczej. Musimy bardziej kierować nartami niż samą sylwetką naszego bohatera. Jeżeli za bardzo się przechylimy, to stracimy stabilność, no i niestety nie uda nam się prawidłowo wylądować i ustać tego skoku. Zakończyłem na miejscu czwartym, wygrywa Marcin, Dawid oraz trzeci jest Mateusz. To był Puchar Świata. Mamy to także puchar drużynowy, w którym tworzymy drużyny i także skaczemy. Przypomina on bardzo Puchar Świata, jednak tutaj sterujemy konkretną drużyną i oddajemy 4 skoki, a w Pucharze Świata skaczemy jednym zawodnikiem. Jest to znakomity tryb, jeżeli przyjdzie do nas jakiś znajomy bądź kolega, wtedy rywalizuje się w tym trybie naprawdę bardzo przyjemnie i tak mi się wydaje, że właśnie do tego ten tryb został między innymi stworzony. Gra online jest to pewnego rodzaju nowość. Został ten tryb wprowadzony całkiem niedawno, jednak żeby z niego korzystać, musimy posiadać pełną wersję gry oraz płatną subskrypcję, która jest dodatkowo płatna. Rejestrujemy wtedy naszego zawodnika i możemy brać udział w oficjalnych turniejach stworzonych przez autora gry. Trening to kolejny taki tryb, w którym dużo czasu się spędza trenując, poznając skocznie czy trenując nad formą. Wybierzmy sobie może tutaj jakąś skocznię mamucią. Niech to będzie Harachow. Oddamy sobie tutaj jakieś przykładowe skoki na kamerze F2. Później na powtórkach Wam zaprezentuję inne możliwe kamery. Skacze się zupełnie inaczej. Muszę Wam powiedzieć, że z tego modelu skoków jestem bardzo zadowolony. Jest on troszeczkę trudniejszy od pozostałych części, jednak musimy się do niego przyzwyczaić. A jeżeli już to damy radę, to naprawdę skoki i przyjemność skakania jest niezwykle wysoka. Jeżeli chodzi o sterowanie, to praktycznie się nie zmieniło od z tych starszych części. Cały czas wykorzystujemy myszkę do dawania skoków. Teraz przejdę do powtórek, które możemy sobie oczywiście przeglądnąć, zapisać czy też wyjść. Mamy dostępne kamery pod klawiszami F1 do F12. Pokażę Wam jakieś tutaj przykładowe kamery, jednak nie wszystkie jakby nadają się do oddawania skoków. Jeżeli chodzi o takie trenowanie i skakanie, to wydaje mi się, że F1, F2, te dwie kamery jakby są najlepsze. Pozostałe pełnią funkcję jakby takich ciekawostek, pokazywania jak to wyglądało podczas skoku. Mam tu też taki specjalny suwak, którym ustawiam szybkość powtórki. Mogę ją oczywiście także zmniejszać bądź też przyspieszyć do 2 razy. Bardzo mi się podoba kamera z oczu zawodnika. Jest ona niezwykle realistyczna i tak jak zawodnik skacze na skoczni, tak więc możemy obserwować ten widok. Nowością także jest możliwość zwiększania belki, czyli wysokości, z której możemy skakać. Ustawmy sobie może nie tak aż wysoko, ale być może belka 12. Zobaczymy, jak teraz uda mi się skoczyć. Prędkości na progu wtedy są znacznie większe, jeżeli skaczemy z większych belek. Ten skok mi zupełnie nie wyszedł. Spróbuję
Powtórzyć skok. Oj, ten skok już był naprawdę bardzo dobry, ale nie udało mi się ustać, bo chciałem wylądować telemarkiem, a już trzeba było tutaj lądować na dwie nogi. Fizyka także upadku bohatera została w bardzo dobry sposób przedstawiona. Wcześniej nasz skoczek zachowywał się jak lalka taka dmuchana. Więc moim zdaniem wygląda to całkiem realistycznie. W ogóle w tej czwartej części mamy jakby nadmiar słowa realistyczne. Same skocznie są także niezwykle wiernie odzwierciedlone od tych, które naprawdę istnieją. I muszę wam powiedzieć, że z tego powodu jestem bardzo zadowolony, że mamy tu jakby taki nadmiar realistyczności. No dobrze, to zobaczmy sobie jeszcze tutaj rekordy. Jeżeli wejdziemy w rekordy globalne, możemy sobie przejrzeć listę poszczególnych wyników. Jak widzimy, rządzą tutaj Polacy i Finowie, jest jeden Czech. W Polsce ta gra jest niezwykle popularna i to na pewno widać po rekordach tutaj globalnych, jak i też po filmikach na YouTube. Zobaczmy sobie jakiś tutaj taki przykładowy skok. Oczywiście przez Polaka. Zmniejszę może troszeczkę szybkość tego klipu. Są tutaj zastosowane zmienne warunki pogodowe. Możemy skakać w nocy, jak i w dzień. Oraz także czasami pada śnieg. No jak widzimy, ten skok był naprawdę bardzo odległy, 139,45 cm. To dał aż wynik, który pozwolił zakwalifikować jako rekord skoczni globalny. W wcześniejszych wersjach nie mieliśmy możliwości zobaczenia takiego skoku. W czwartej już to funkcjonuje i jest to naprawdę bardzo przyjemne i fajne. Mamy także statystyki nasze, ile udało nam się skoczyć. Są to takie stricte matematyczne już pomiary. Możemy także zapisywać swoje powtórki. Ja tu chciałbym wam zaprezentować skok trzeci. Jest na skoczni Oberstdorf. Udało mi się tam skoczyć 202 metry. Być może zmienimy sobie tu taką kamerę bardziej jakby telewizyjną, to co widzimy w powtórkach w telewizji. Muszę wam powiedzieć, że te zmiany kamer, jak i funkcjonalności nowe, które doszły na fizyka lotów, dość szczegółowa grafika. Wcześniejsze gry były naprawdę bardzo biedne. Tutaj mamy grafikę, można powiedzieć, że nie jest ona wcale taka rewelacyjna. Jednak są tutaj jakieś dodatkowe elementy, jak na przykład te domki, dużo świerków, rozbudowana widownia. Powoduje to, że naprawdę gra się w tą grę całkiem przyjemnie. Potrzebujemy także dość silny komputer, żeby ustawić te detale jakby na maksymalną ilość. Ten film możecie oglądać właśnie przy ustawieniach maksymalnych. Jednak słabsze komputery także bez problemów powinny sobie poradzić z tą grą, nawet na ustawieniach super maksymalnych. Chciałbym wam tutaj jeszcze jakiś pokazać skok, być może z Sapporo, który udało mi się tutaj nagrać. Jeżeli chodzi o wady tej produkcji, to za bardzo ich nie mam.
może jedynie mała ilość skoczni mnie troszeczkę frustrować, jednak mam nadzieję, że autor w kolejnych aktualizacjach będzie dodawał coraz to nowe obiekty. Zabrakło mi także możliwości dodawania dodatkowych punktów za silny wiatr. Nie ma tutaj tej rekompensaty, jak na przykład to znamy z telewizji. I mam nadzieję, że taka funkcjonalność także się pojawi w przyszłości. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o prezentację gry Deluxe Kick Jump wersji czwartej, czyli najnowszej odsłony skoków narciarskich. I moim zdaniem tytuł bez wątpienia zasługuje na najlepszy symulator skoków narciarskich dostępny na komputer. Zapraszam także do przeczytania tekstowej recenzji na wideoteksty.pl oraz do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć!